dobry wieczór, Krzysztof Urbaniak, witam i zapraszam na program Dobranocka w RMF FM. U nas jeszcze przed pierwszą między innymi niezwykły alfabet zwykłych rzeczy, będzie też historia jednej piosenki. Various Manx w RMF FM, przebudzenie. No, dla jednych to przebudzenie na imprezie piątkowej, a dla innych praca w porze dobrej nocki. Jesteśmy z wami wszystkimi. Czytam właśnie, że zwrot w sondażu dotyczącego wyborów prezydenckich w Stanach nastąpił. Otóż republikański faworyt w wyścigu do Białego Domu, Donald Trump, niemal zrównał się pod względem poparcia z demokratką Hillary Clinton. No, wiecie, był pierwszy czarny prezydent. Będzie pierwszy pomarańczowy z żółtymi włosami. Bardzo jestem ciekaw, jak na to zareaguje zielony. A jeszcze ciekawsze jest to, jak na to, że pomarańczowy ma wpływ na zielonego, zareaguje nasz złoty. Czy można mieć nadzieję na różową przyszłość? No, tak czy siak, będziemy żyli kolorowo. Kolorowo będziemy żyli. A przed nami Matt Simons i pięknie będzie w programie Dobranocka w RMF FM. Bądźcie z nami. Ania Wyszkoni w RMF FM. Biegnij przed siebie. O, już dzisiaj wielkie bieganie w Krakowie. Bieg o puchar RMF FM. Zapraszamy na krakowskie Błonia. Szczegóły są na radiowych stronach. To jest program Dobranocka w RMF FM. Czekałem na ten ranking, na taki audyt. Dzisiaj w jednej z kolorowych gazet wielkie porównanie dwóch pięknych kobiet. Która ma piękniejsze ciało? No i jeden facet, który nazwał się jurorem gazety, oceniał poszczególne części ciała Ewy Chodakowskiej i kogo? I Ani Lewandowskiej. Biust wygrywa Ania, bo Ewa ma sztuczne. Brzuch? Obie panie mają idealny. Jest remis. W kategorii pupa wygrywa Ewa Chodakowska. Jak czytam w uzasadnieniu, pupa Ewy to czysta poezja. Można by zrobić odlew i pokazywać ją w muzeum. Jednak całą batalię wygrała żona Lewego 44-40. To teraz czas na rewanż. A później to już tylko karne. Karne przysiady. Dobranocka w RMF FM, a już teraz historia jednej piosenki i Darek Maciborek. Margaret w RMF FM, thank you very much. Dziękujemy za tą piękną piosenkę, taką pobudzającą w porze dobrej nocki. Słuchacz przysłał mi skan wpisu na forum wegańskim, w którym jeden z użytkowników pyta, i to zupełnie serio pyta, orientujecie się, czy kulki do paintballa są w jakiejś syntetycznej otoczce? Ostatnio dowiedziałem się, że kulki robione są z żelatyny, a chciałbym postrzelać z takich, co tej żelatyny nie mają. No tak, znaleźli się oczywiście internauci, mądrale, którzy napisali, że są takie kulki z ołowiu. No ale nie bądźmy brutalni, a to są śmieszki, prawda? Mam takiego kolegę, który właśnie troszeczkę odpłynął w świat wegański i twierdzi, że najlepsze jest tofu. Tak, tofu. Że tofu... Z niego da się wszystko zrobić. I tu się zgadzam. Wszystko da się zrobić z tofu. Oprócz jedzenia. A już teraz w RMF FM Marcin Grzebielucha. Czas na najnowsze fakty z Polski i świata. Zapraszam.